11 rzeczy, których nie wiedziałeś o wodnych zwierzętach. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie kciuka w górę i subskrypcję na kanale. Gdy po raz pierwszy pokazali delfiny w Minecrafcie, wyglądały one troszkę inaczej. Jak widać na zdjęciu, głowa i reszta ciała nie były jednością. Napiszcie w komentarzu, które delfiny wam bardziej się podobają, te stare, czy może jednak te, co są teraz. W Pocket i Bedrock Edition istnieją mniejsze wersje kałamarnic. Niestety nie można ich zespawnować w wersji na PC i na konsolach. W Pocket i Bedrock Edition raczej w normalnym środowisku ich też nie zobaczycie. Będziecie musieli je przywołać. Czasami może zdarzyć się tak, że po środku oceanu znajdziemy kurczaka. Wynika to z tego, że tak samo jak zombie, utopiec może pojawić się jako jeździec na kurczaku. Gdy nastąpi to pod wodą, kurczak wypchnie utopca na powierzchnię i utopiec się spali, a kurczak będzie samotnie pływał w wodzie. Małe żółwie są najmniejszymi mobami w grze. Zajmują one 0,12 bloku, więc uważajcie, aby ich nie rozdeptać. Do wersji snapshota 18W20C, czyli ciągle oczywiście tutaj mowa o snapshocie do wersji 1.13, delfiny poza wodą mogły przeżyć tylko 10 sekund. Teraz są to aż 2 minuty, czyli w sumie bardziej przybliżone do realiów. Wcześniej dało się zapakować delfiny do łódki, teraz już to niestety niemożliwe. Przecież każdy by chciał mieć kompana delfina w łódce, prawda? Ryby miały zostać dodane już dawno temu. W becie w aktualizacji halloweenowej tak wskazywała grafika promocyjna tej aktualizacji. Co prawda ryby zostały wtedy dodane, ale tylko jako element, czyli jedzenie, które da się złowić i później ewentualnie zjeść. Początkowo ryby tropikalne miały wyglądać tak. Zakładano, żeby ryby miały tyle samo życia co gracz, czyli 10 serduszek i 20 punktów. Jednak zmieniono to i aktualnie ryba ma 3 punkty życia, czyli 1,5 serduszka. No cóż, 10 serduszek dla ryby to chyba było jednak troszkę za dużo. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. W Minecraft Beta można było doić kałamarnicę, tak samo jak krowę. No to kto chce mleczko od kałamarnicy? Nie wiem, kto wymyślił, żeby można było to robić, ale to chyba niezbyt normalne, aby doić kałamarnicę. Ale może po prostu ja się nie znam. Dźwięki delfinów są prawdziwymi dźwiękami zwierząt. Nagrał je główny projektant dźwięków Minecrafta, Samuel A. Berg. Tak więc skoro jest dźwięk jedzenia, dźwięk atakowania, ale i dźwięk śmierci... Czyli musieli chyba zabić delfina. To już by było na tyle, dzięki wielkie za obejrzenie tych ciekawostek. Jeżeli chcecie więcej, nie zapomnijcie zasubskrybować i oczywiście najlepiej jeszcze zadzwoneczkować kanału. Tak więc dzięki, zostawcie kciuka w górę i do zobaczenia.